Bardzo zacznie Platforma dzisiaj. Oczywiście. Panie pośle, ostatnie czasy nie są zbyt kolorowe dla Unii Europejskiej. Czy Brexit, czy narastające nastroje antyeuropejskie w wielu krajach. Co według pana powinna teraz zrobić Unia Europejska, aby te niekorzystne tendencje odwrócić? Rzeczywiście tak dużych problemów Unia w całej swojej historii nie miała. Wczoraj zakończył się szczyt nieformalny w Bratysławie. To powiedzmy, zakończył się niczym. Nie mógł się zakończyć decyzjami, bo był to nieformalny szczyt. Na formalnych szczytach decyzje zapadają, a tutaj z tego, co wszyscy przedstawiciele wszystkich państw członkowskich mówili, że no tak naprawdę to nie było źle, bo nasze postulaty zostały uwzględnione. Jest mapa drogowa, żeby rozwiązywać problemy. Ja myślę, że dobrym kierunkiem jest to, żeby szukać to, co nas łączy, bo to, co nas dzieli, rzeczywiście wiele dzieli. Zasadnicze rozstrzygnięcia zapadną po wyborach w Niemczech i po wyborach we Francji. Ja się obawiam, że niestety będzie to Europa dwóch albo trzech, bardziej chyba trzech prędkości. Niestety nasze perspektywy są w tym trzecim ogonie. Natomiast wyzwań jest bardzo dużo. Fundamentem są zasady państwa prawa i solidarności europejskiej. Niestety wielu polityków na Zachodzie i dzisiaj przewodniczący Scholz w dużym wywiadzie mówiącym o sytuacji w Unii Europejskiej, no niestety wskazuje Polskę jako tego, która, jako ten kraj, który niestety nie potrafi wczuć się, nie potrafi realizować europejskiej solidarności. Jak chcieliśmy od Europy jako Polska zwiększenia obecności wojskowej, dostaliśmy. Jak chcieliśmy sankcji dla Rosji, dostaliśmy. Jesteśmy największym beneficjentem netto w Unii Europejskiej, ale jak trzeba było wykazać solidarność z Niemcami, z Grekami, z Włochami w sprawie uchodźców, odwróciliśmy się do tych krajów plecami. Obawiam się, że oni mogą też się do nas odwrócić plecami. Nie chodzi mi o kwoty. Jestem przeciwko. Absolutnie przeciwko, ale czy symbolicznie chociaż 1000 uchodźców gdybyśmy przyjęli, to coś by się stało złego w Polsce, ale solidarność byśmy wykazali. A i tak powiedzmy sobie między sobą, większość z nich po kilku miesiącach by Polskę opuściła.